No i wreszcie mam Complete Control MK3, nowy model flagowej klawiatury od Native Instruments. Mam też stary model MK2, więc zamierzam je porównać, powiedzieć wam, czy powinniście zmieniać, jakie funkcje ma ta klawiatura, a jakich nie ma względem starej, jakie nowe wersje ma, jakie nowe funkcje ma nowa. Powiem wam także, co nie do końca działa, tak jakbyśmy tego oczekiwali, i co najbardziej lubię w tej klawiaturze, i to może nie być to, co myślicie. I nie, na pewno nie to, co firma podkreśla w swoich marketingowych materiałach. Także oglądajcie, postaram być się na tyle szczery, na ile to możliwe, bo tą klawiaturę dostałem od firmy Native Instruments w związku ze współpracą, z tym, że brałem przez lata udział w różnych beta testach, cały czas otrzymuję produkty, robię filmy, więc dostałem tą klawiaturę, nie musiałem za nią płacić, poprzedni model kupiłem, ale zamierzam być całkowicie z wami szczery. No cóż, najwyżej nie dostanę nowej klawiatury. Uwaga, zwracam, słuchajcie, nowa czcionka, nowe logo. No i jest to kawał byka. W porównaniu do zwykłych klawiatur MIDI, które zazwyczaj testuję, to jest naprawdę kawał sprzętu. Sporo waży i jest naprawdę spora. Choć i tak się okazuje, że troszkę mniejsza od starego modelu, co za chwilę pokażę. Wymaga jednak wyłącznie zasilania USB-C. Drugi port tylko wtedy, kiedy zabraknie wam mocy. Zacznijmy od tego, co widać. Obudowa tej klawiatury, słuchajcie, jest wykonana z plastiku, ale z jednego kawałka. Unibody to jest pewna nowość, bardzo zwarta konstrukcja, nie rezonuje. Ale wszystkie właściwie regulatory, począwszy od enkoderów tego koła, koło modulacji, też teraz z podświetleniem, pitchbendera, są metalowe. Duża zmiana, mamy nowy live guide, nowe podświetlenie, za chwilkę pokażę, i udoskonaloną klawiaturę z polifonicznym after touch. Oczywiście mamy większy ekran, inny rozkład przycisków, jest ich mniej, co nie znaczy, że jest gorzej, za chwilę o tym porozmawiamy, i większą liczbę wejść na kontrolery nożne. Spójrzmy z góry, zobaczcie. Nowy model jest jakieś, no, prawie chyba 3 cm krótszy. Bardzo fajnie to wygląda. Za to jest troszeczkę głębszy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o wysokość, są dość podobne. No, konsekwencją tego, że on jest tutaj taki trochę mniejszy, jest krótszy touch strip. Krótsza nieco wstęga, ale też jest inaczej oświetlona. I to nowe oświetlenie się bardziej podoba. Kiedy jednak spojrzymy na to, co najważniejsze nowego, czyli na ekran, to zobaczcie, no prezentuje się absolutnie przepięknie, ma bardzo duży kontrast, jest bardzo dobrze widoczny właściwie w każdym świetle i pod każdym kątem. Jeśli chodzi o starszą klawiaturę, no to również fajnie to wygląda, natomiast rzeczywiście widać, że mamy do czynienia ze starszym produktem. Tutaj koncept był, słuchajcie, taki, że na lewym ekranie widać było ogół, a na prawym szczegół. No, w przypadku układek instrumentów to akurat nie ma zastosowania, bardziej zastosowanie w maszynach, gdzie widzieliśmy z jednej strony na przykład sample, czy jego fragment, a tutaj po prawej stronie całą próbkę. No i bardzo często te napisy na tym jasnym tle są słabo widoczne. Poza tym te napisy, nie wiem, czy dobrze teraz widać, są stosunkowo małe. Tu jednak są znacznie większe, znacznie wyraźniej to widać, większe są te pola, ale też te potencjometry nie tylko lepiej chodzą, są przyjemniejsze, są metalowe, ale też są wyższe, dużo łatwiej złapać, są duże odpowiednie przerwy pomiędzy nimi, także działa to naprawdę fajnie. No i ten ekran pokryty jest też szkłem, łatwo się go czyści, no jest doskonale widoczny. Zmienił się także light guide, czyli mamy takie podświetlenie poziome w miejsce takiego pionowego. Niewielka różnica, ale faktycznie łatwiej odróżnić poszczególne sekcje w kontakcie czy w Complete Playerze, co zaraz też wam pokażę. Kosztem z okazji, słuchajcie, zapraszam was też na moją stronę. Jest mnóstwo materiałów na temat instrumentów, efektów, DAW-ów, ale jeżeli wpiszecie tu w przeglądarkę na górze Native Instruments, to znajdziecie także m.in. kursy dotyczące tego systemu, ale także możecie wpisać Complete, jest wprowadzenie do Complete, jest przegląd instrumentów, całkowicie darmowy, i też tutorial dotyczący instalacji. Wystarczy się zalogować. Polecam także pełny dostęp do wszystkich moich kursów. Tutaj cała masa kursów w ramach prenumeraty. Jest maszyna Masterclass, jest kurs obsługi maszyny Jam, jest kurs obsługi samego systemu maszyny. Także tych kursów jest bardzo dużo. Wszystko w jednej prostej subskrypcji. Zapraszam. No dobrze, ale jeżeli chodzi o klawiatury MIDI, nawet takie, najważniejsza jest w sumie sama klawiatura.
I tutaj, słuchajcie, jest bardzo podobnie. Ja zawsze byłem zadowolony z MK2. MK3 jest bardzo podobną klawiaturą. Ponoć przyprojektowana Fatorowska nowa klawiatura z polifonicznym aftertouch, ale w takim ogólnym feelingu wrażenia z gry są bardzo, bardzo podobne. Myślę, że miałbym kłopot z powiedzeniem, która jest która. Nawet w dotyku są bardzo, bardzo zbliżone, niemal identyczne. Natomiast nowa oczywiście ma aftertouch. Pozwoliłem sobie załadować dla Was tutaj taki instrument. Posłuchajcie. Nazywa się Piano Colors i kiedy włączymy sobie arpeggiator pokładowy, zobaczcie. Co możemy zrobić oczywiście też tutaj? Shift Arp. To teraz, kiedy wcisnę na przykład ten ostatni klawisz, mocniej albo przedostatni, to te klawisze będą akcentowane. Teraz docisnę mocniej ten najniższy. I drugi. Także bardzo fajnie to działa. No i też przepięknie wygląda na tej nowej klawiaturze. Zobaczcie, to arpeggio tutaj ma taki swój rozświetlony, gwieździsty wręcz panel. Także to chyba też troszkę tak zachęca bardziej do eksperymentowania. Natomiast faktycznie aftertouch w tym wypadku działa bardzo ciekawie. I tu słuchajcie, ważna uwaga, niestety out of the box bardzo niewielka liczba instrumentów w ogóle obsługuje polifoniczny aftertouch, włączając te instrumenty Native Instruments. Zdaje się nawet, że w oficjalnej prezentacji pojawił się instrument Arturi do prezentacji właśnie polifonicznego aftertouch. Ta technologia jest wbudowana w Ableton Live bardzo silnie, coraz więcej pojawia się ekspresyjnych instrumentów, w tym też pokładowych, ale znów trzeba mieć Ableton Live Suite albo wybrane instrumenty, także no, warto sprawdzić najpierw, czy w ogóle mamy takie instrumenty w swojej kolekcji, które ten aftertouch obsługuje. Oczywiście cała masa instrumentów obsługuje ten aftertouch tradycyjny, jednokanałowy, ale niekiedy zdarza się, że dopiero wtedy, kiedy przyłączymy tutaj w ustawieniach, zobaczcie, settings, polyphonic aftertouch na monofonik, wówczas będzie to dopiero działać. Także to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo ta technologia dopiero tak naprawdę się rozwija. I jedna krótka uwaga, żebym nie zapomniał. Słuchajcie, nie można jednocześnie korzystać na jednym komputerze z dwóch klawiatur Complete Control. To znaczy, po prostu musicie przyłączyć się, wybrać jedną, z której korzystacie w danej chwili, a to przyłączanie no, nie jest intuicyjne. Czasem coś tam może się wysypać. Więc sądziłem początkowo, że postawię sobie tą klawiaturę tutaj na biurku do nagrywania prostych linii basu, do wyzwalania sampli, a to będę miał do zadań specjalnych, kiedy rzeczywiście będę chciał usiąść, pograć i tak dalej. Ale raczej okazało się, że właśnie muszę korzystać z pusha. Wykorzystuję też bardzo fajną klawiaturę Microlab od Arturi, właśnie jako taką mini klawiaturę, natomiast tą dużą klawiaturę mam do głównej pracy. Także tak to wygląda. Dobrze też, żebyście brali to pod uwagę. Także Complete Control, tylko jeden model. Ale oczywiście słuchajcie, ogromną i jeśli nie największą zaletą klawiatur Complete Control jest integracja z oprogramowaniem o tej samej nazwie. Widzicie je teraz w wersji standalone, ale oczywiście działa jako wtyczka w każdym właściwie DAW-ie. I teraz za pomocą klawiatury, słuchajcie, mogę przeglądać instrumenty, efekty, nie tylko należące, nie tylko pochodzące od firmy Native Instruments, ale także na przykład od firmy Arturia i wszystkie kompatybilne ze standardem NKS. Kiedy wcisnę Shift, to przeglądanie przebiega jeszcze szybciej. Na starej klawiaturze również działa to bardzo dobrze, natomiast rzeczywiście to przewijanie działa nieco wolniej. Czasem, kiedy mam dużo rozszerzeń, szukam rozszerzenia na przykład na P czy S, to muszę przewijać się przez kilkanaście sekund. Tak dużo mam już tych produktów. Natomiast też ta czcionka tutaj też jest troszkę mniejsza. Na jasnym tle jest to mało czytelne. Także tutaj ogólnie ten user experience jest znacznie lepszy. Po prostu łatwiej, szybciej się wyszukuje barw. I dla mnie to jest jedna z największych zalet tej klawiatury. Po pierwsze, ładniej to wygląda, większe okładki, większe czcionki, ale też znacznie szybsze przeglądanie i też no, ta lista presetów jest prezentowana lepiej. Trzecia seria wnosi jednak jeszcze jedną zmianę. O ile możemy przeglądać zasoby wszystkich instrumentów, od Native Instruments kompatybilnych z NKS, z poziomu klawiatur Complete Control, wszystkich, o tyle zasoby Kontakt Playera i instrumenty stworzone w ramach środowiska Kontakt, między innymi biblioteki orkiestrowe, można przeglądać tylko i wyłącznie z poziomu klawiatur Complete Control MK3. A więc zobaczcie, teraz
Mogę przeglądać te zasoby tutaj, no i tylko tu widzę przeglądarkę, tutaj jej nie widzę, nie mogę się przełączyć do trybu plugin. Więc jeżeli wybiorę sobie jakieś brzmienie, to tak samo jak w Complete Control ono zostanie załadowane. I początkowo zastanawiałem się, jaka jest różnica, czym to tak naprawdę się różni. I wydaje mi się, że po prostu firma dąży do tego, żeby rozbudowywać to środowisko Kontakt. Zobaczcie, tu pojawiły się także nowe narzędzia niedawno, nazywają się Tools, takie generatory MIDI, wśród nich m.in. właśnie Chords, narzędzie do generowania akordów. Jeżeli jakaś progresja nam się spodoba, po prostu klikamy i teraz mamy ją tutaj pod klawiaturą. Zobaczcie. Można programować własne akordy, przekształcać je. Fantastycznie to działa, słuchajcie. Także no, to jest coś, co kusi mnie, żeby częściej korzystać jakby z tego formatu Kontakt. Ale z mojego punktu widzenia ta różnica no, nie jest na tyle jeszcze duża w takim sensie, że wciąż korzystam dużo z Complete Control, żeby uruchamiać syntezatory, ale rzeczywiście fajnie jest skorzystać z Phrases i z Chords, żeby stworzyć coś nowego i się trochę zainspirować. No i oczywiście, jeżeli ktoś pracuje tylko z bibliotekami orkiestrowymi, to pewnie dla niego to będzie wygoda, że na liście nie pojawią się inne rzeczy. A to już ja kilka tygodni później, słuchajcie, czekałem, ponieważ spodziewałem się, że pojawi się wersja 3.0 oprogramowania Machine i tak się stało i pojawiła się też integracja z klawiaturami MK3, Mark III, której nie było wcześniej wcale, więc chcę wam to pokazać i porównamy sobie, jak wyglądała ta integracja z poprzednimi modelami, a była znacznie ściślejsza. Zobaczcie. Na moim ekranie trzecia wersja oprogramowania Machine. Powiem tylko, że z wersją drugą klawiatury MK3 były całkowicie martwe. Teraz, kiedy zainsertujemy jakiś instrument, to oczywiście on będzie widoczny i na ekranie klawiatury, i na ekranie maszyny, a więc możemy regulować parametry syntezy, przewijać się pomiędzy różnymi stronami parametrów, a także przewijać się pomiędzy instrumentami i efektami, jeżeli oczywiście byłyby załadowane. Niestety nie możemy przeglądać presetów, przynajmniej jeszcze na razie, i nie możemy w ogóle, nie mamy dostępu do przeglądarki, no co jest trochę rzeczywiście słabe, mam nadzieję, że to się zmieni. Działa oczywiście sekcja transportu, tak samo jak w przypadku maszyny, wciskamy play, wciskamy stop, rekord i tak dalej, zapętlanie, metronom, mamy dostęp do sekcji play assist, samej klawiatury, no i oczywiście do template'ów MIDI, ale to zasadniczo wszystko, a zobaczcie, jak działało to wcześniej z klawiaturami MK2. No i zwróćcie też uwagę oczywiście, że tutaj nie mamy tych przycisków pattern, scene i tak dalej, a więc te klawiatury nie były tworzone z myślą o tak ścisłej integracji z oprogramowaniem maszyny, jak wcześniejsze modele klawiatur. W przypadku właśnie klawiatury starej ta integracja jest naprawdę bardzo głęboka. Zobaczcie, mamy dostęp praktycznie do wszystkiego. Możemy odtwarzać całe sekwencje, możemy włączać, przełączać się pomiędzy trackami, grać. W ten sposób możemy grać. Możemy także regulować parametry efektów, przyglądać, ładować nowe. Mamy dostęp do pattern playera. Możemy też tworzyć kolejne sceny. Tutaj wgrywać patterny, wybierać. Także no, mamy niemal pełną obsługę maszyny. A zatem już wiecie, klawiatury Mark III, MK3 nie mają i nie będą miały tak ścisłej integracji z systemem maszyny jak wcześniejsze modele. Prawdopodobnie tak wynikało właśnie z badań, z ankiet, z doświadczeń użytkowników, że posiadacze maszyny, bo wcześniej nie można było kupić oprogramowania osobno, teraz można, po prostu nie korzystali z tej integracji klawiatur w taki sposób, tak głęboko, tego potencjału nie wykorzystywali po prostu. I przyznam wam się, że ja również. Wyszukiwanie, programowanie bębnów, edycję efektów, wszystko wykonywałem raczej używając kontrolera, studio, potem MK3, a do klawiatury siadałem tylko wtedy, żeby zagrać partię, a więc potrzebne mi były przyciski transportu, klawiatura, potencjometry. No i przydałaby się ta integracja jeszcze z przeglądarką pełna, no bo to rzeczywiście też byłoby fajne móc przeglądać presety, siedząc przy klawiaturze, więc to jest trochę minus, ale myślę, że to się pojawi. Więc w pozostałym zakresie, czy żałować braku tej integracji? Ja osobiście nie żałuję, natomiast powinniście o tym wiedzieć. Jeśli szukacie klawiatury, która będzie ściśle zintegrowana z maszyną, być może macie już oprogramowanie, kupiliście je osobno, to starszy model będzie fajnym rozwiązaniem. I zobaczcie, słuchajcie, ciekawostka. Patrzcie, uruchamiam obie klawiatury i stara w zasadzie po sekundzie jest już gotowa do pracy.
tutaj zajmuje to chwilę więcej czasu, dlatego że tu de facto mamy wbudowany komputer, ponoć wspomagający przetwarzanie grafiki, animacji i tak dalej, a więc w przyszłości być może pojawi się tutaj więcej ruchu na tym ekranie. Być może będziemy mieli tu na przykład analizator widma, jakieś narzędzie pomiarowe. To teoretycznie jest możliwe, no tylko kwestia tego, czy i kiedy firma Native Instruments to wprowadzi. W konsekwencji, słuchajcie, możemy programować własne mapy MIDI. Zobaczcie, Shift Browser, proszę bardzo, nowy MIDI template. I teraz, przechodząc do jego edycji, mogę wskazać komunikację CC, tryb oraz zakres wartości dla każdego potencjometru, każdego z tych przycisków, a także kontrolerów nożnych. No i w ten sposób mogę zaprogramować tą klawiaturę na przykład do sterowania, do wysyłania określonych komunikatów, do sterowania filtrem na przykład mojego ulubionego sprzętowego syntezatora. Pytanie, jak firma Native Instruments wykorzysta wbudowane w te klawiatury procesory, większą moc obliczeniową, bo de facto widać, że trochę dąży do przekształcania tej serii MK3 do postaci takich samodzielnych kontrolerów do sterowania właśnie zewnętrznymi syntezatorami. Być może mógłby pojawić się tutaj też sekwenser krokowy, może arpeggiator. Zresztą arpeggiator jest już nawet zapowiedziany. Zobaczcie, kiedy przyłączymy się teraz do funkcji Play Assist, to pojawia się wreszcie coś nowego. Mamy tutaj skalę, możemy wybrać sobie skalę. Wówczas te klawisze są podświetlane w inny sposób. No i oczywiście mamy też narzędzie do tworzenia określonego rodzaju harmonii, tutaj liczonej w stopniach, ale też mamy zestawy akordów, 8 molowych, 8 durowych. Niestety mam wrażenie, że to chyba jest to samo, co w przypadku maszyny. No niezbyt to ekscytujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę na przykład kortul wprowadzony w Kontakt 8, gdzie mamy 100 zestawów, możliwość tworzenia własnych, przekształcania ich, no to jest dużo, dużo ciekawsze. Już nie mówiąc o tym, że istnieją zewnętrzne wtyczki, takie jak Scaler na przykład, teraz wersja druga. Fantastyczne, super rozbudowane narzędzie wtyczkowe do tworzenia progresji akordowych. Nawet w Akai jest dużo ciekawiej. Na przykład Akai Force ma mnóstwo gotowych, fajnych progresji do wykorzystania w muzyce elektronicznej. Także tutaj mamy Basic, sporo, myślę, spory potencjał, wciąż niewykorzystany, a to już prawie rok po premierze, więc no, myślę, że powinni programiści zabrać się tutaj do roboty. Ale te klawiatury, słuchajcie, i to zarówno MK3, jak i MK2 błyszczą, jeżeli chodzi o integrację z programami DAW. I co więcej, ta integracja jest w zasadzie tożsama w każdym z tych programów, co jest bardzo fajne, że ona w żadnym z tych programów nie jest jakoś upośledzona. Działa to bardzo, bardzo podobnie. Zacznę od Abletona, zobaczcie. Przede wszystkim mogę przemieszczać się pomiędzy ścieżkami. Mogę te ścieżki sobie wyciszać, mogę włączać je w tryb solo, a więc wszystkie solo mi już nie są potrzebne. A jeśli na danej ścieżce mam uruchomioną instancję Complete Control, to mogę przejść do zakładki Browser, wybrać sobie plugin, a następnie nim sterować, wybierając plugin. Zobaczcie, jeżeli uruchomię sobie jakiś instrument, jakikolwiek, to następnie w zakładce Plugin mogę go obsługiwać, rejestrować automatyzację i tak dalej. Natomiast w oknie aranżacji mogę posługiwać się przyciskami transportu, tak samo jak i w oknie sesji, włączać zapętlenie, przesuwać to zapętlenie, ale nie znalazłem, słuchajcie, sposobu na odtwarzanie od początku zapętlenia czy od markera, więc to jest trochę kłopot. Teoretycznie powinno działać przewijanie głowicy. O, teraz wyszedłem z tego trybu. Przewijanie głowicy, a więc myślałem, że działa to z shiftem albo same tylko. Niestety tutaj mam tylko regulację głośności, więc być może jest jakiś błąd w skrypcie. Nie wiem, powinno to działać. Jest tak już od jakiegoś czasu. Widziałem też, że ludzie narzekają na to na forach, więc no, to jest coś, co też powinno zostać poprawione. A tak, słuchajcie, działa to w Cubase'ie. Zobaczcie, mogę przemieszczać się pomiędzy trackami, tak samo włączać je w solo i tak dalej. Jeśli na danej ścieżce jest Complete Control, wciskam plugin, wciskam browser, mam dostęp do absolutnie wszystkiego. Co więcej, mogę także używać transportu w pełni, to znaczy jest właśnie możliwość przesuwania głowicy, zapętlenia, a także przesuwania tego zapętlenia. Super istotna sprawa, bo możecie nagrywać wtedy od różnych punktów w aranżacji, na różnych ścieżkach, także to jest ekstra i ta integracja tutaj działa naprawdę przepięknie. I oczywiście świetnie to działa także ze Studio One 6 i myślę, że tak samo będzie działać z 7, która za chwilkę wychodzi. Zobaczcie, mogę przemieszczać się pomiędzy trackami, włączać je w tryb solo, mutować, czyli wyciszać, ale także oczywiście
mogę zarządzać aplikacjami Complete Control i Contact, a więc wystarczy wcisnę plugin, mogę przejść też do przeglądania. Jeżeli zmienię ścieżkę, ona automatycznie zostanie uzbrojona i zostanie przyładowany właściwy plugin, oczywiście w trybie DAW trzeba to zrobić. No i bardzo fajnie działa też transport, zobaczcie. Mogę wcisnąć teraz rekord, coś nagrać, albo wcisnąć play, rozpocząć odtwarzanie. Działa też zapętlenie, to zapętlenie można przesuwać i co istotne, nie można wprawdzie przesuwać głowicy, ale można startować od początku zapętlenia, co już jest takim sposobem, tak jakby dookoła, pomimo tego, że nie możemy przenieść kursora, to możemy przenieść go na początek pętli. No i to zasadniczo ratuje sytuację, bo można w zasadzie poruszać się po całej aranżacji. Na stronie Native Instruments znajdziecie informacje na temat integracji z innymi programami. Pokazałem Wam ją w Abletonie. Tutaj jest odrębna instrukcja dla użytkowników Windowsa, odrębna dla Macowców, ale jest też integracja z Pro Toolsem. Niedawno zdaje się dodana dla Bitwiga od wersji 5, Cubase, Nuendo. Pokazałem też, jak to działa ze Studio One. Dla Machine niestety póki co nie ma. Bardzo fajnie działa to ponoć z Logiciem, więc pewnie jest GarageBand. No i jest nawet dla FL Studio, a nawet dla Digital Performer. Także tych programów jest naprawdę dużo tutaj uwzględnionych. Słuchajcie, podsumowanie będzie krótkie. Ja naprawdę jestem wielce zadowolony z tej klawiatury. W porównaniu ze starą, te wrażenia z obcowania są takie bardziej imersyjne rzeczywiście. Tak jak oni sami zresztą to określają, jest większy ekran, większe, bardziej kolorowe czcionki, większy kontrast, ta czerń jest rzeczywiście czernią, większe właśnie napisy. Fajnie to działa, szybsze jest wyszukiwanie, także naprawdę jest ogromna radocha z używania tej klawiatury. Jeśli natomiast używacie klawiatury z Machine, to sugeruję, abyście poczekali, ponieważ nowa MK3 nie ma jeszcze integracji z Machine. Podobnie, jeżeli na przykład jesteście osobami niedowidzącymi, niewidzącymi, to zdaje się, że MK2 miała tę funkcję Accessibility. W trójce tego wciąż znów jeszcze nie ma. Jeśli nie korzystacie z syntezatorów wirtualnych, no to również to programowanie tutaj tych template'ów na MK3, czy te skale, czy inne funkcje arpeggiatorów, które wkrótce się pojawi, również pewnie z tego nie skorzystacie. Natomiast jeśli kupujecie nową klawiaturę, to zdecydowanie polecam. Oczywiście z punktu widzenia integracji z DAW, na przykład Abletonem, są klawiatury, które oferują trochę głębszą integrację. Na przykład niedawno testowałem Novation Launch Series, czyli tą MK4, i faktycznie Launchkey daje Wam dostęp do nieco tą głębszą integrację. Wyzwalanie klipów, tam jest sekwensor krokowy, możecie regulować parametry raków w Abletonie. Tak, rzeczywiście dużo, dużo się dzieje. Jeśli korzystacie z FL Studio, to prawdopodobnie FL Keys, też od Novation, będzie fajnym wyborem. No, ale tam nie ma rzeczywiście integracji z tego przeglądania tych barw i tej regulacji. Tutaj działa to rewelacyjnie. W zasadzie jedynym konkurentem pozostaje Arturia, która również ma fajną podstawową integrację z DAW-ami i też daje możliwość wyszukiwania presetów, edycji barw i tak dalej. Natomiast klawiatury Arturii ograniczone są do ich aplikacji Analog Lab i ich instrumentów, czyli instrumentów Arturii. Natomiast tutaj możemy przyglądać instrumenty zarówno Native Instruments, jak i Arturii, ponieważ Arturia swoje instrumenty dopasowała do formatu NKS, tak jak i wiele innych firm. Także ta klawiatura, no z tego punktu widzenia, jeżeli korzystacie z instrumentów różnych firm, daje Wam no, szerszy dostęp po prostu do tych presetów. W przypadku Arturii jest on ograniczony po prostu do instrumentów Arturii, aczkolwiek to również bardzo potężny system, ogromna liczba instrumentów, więc no, wciąż te dwie firmy, myślę, w tym zakresie ze sobą konkurują. Ja, ponieważ korzystam z bardzo wielu różnych narzędzi, wybrałem tą klawiaturę i jestem szczęśliwy. Tyle ode mnie. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.